Round one. Zapewne niektórzy kojarzą mnie jako White z tanecznych slotów Jumpstyle. To jest jedna z pasji moich, wręcz może jedyna pasja. Tak, jestem już na dworcu PKP. Tam nie chciałem na dworcu sobie siedzieć i tego nagrać, bo tam było dużo ludzi. O, Veron, Veron, Veron. Nie no, co ty, żartuję. Joe, szykujemy się na zlot. Jest już moja kochana Asia. Pozdro dla hejterów, którzy uważają, że tak ubóstwiam moją dziewczynę i należy jej się wszystko co najlepsze. Pozdro. Czekamy na pociąg i zobaczymy się w pociągu. Yo! Tak, siemaneczko, jestem z powrotem. Miałem się widzieć z wami w pociągu, ale wyszła taka sytuacja, że siadłem sobie z Asią, było takiej kobiety, która się ciągle na mnie dziwnie patrzyła. Może mnie znała, nie wiem, coś mnie oblegali wszędzie. Nie no, jestem obecnie tutaj z moim menedżerem i Natalią, chyba żoną, nie wiem czy ona jest świadoma tego. No skąd jechaliście? Skąd jechaliście? Jechaliśmy prosto dzisiaj z Gliwic, wyjątkowo i raczej niż zawsze, bo autem. A jakie plany na potem? Idziemy na kebab. Tak! Na kebab! Yeah! Jestem z powrotem. Jesteśmy teraz na Placu Pojednania w Kędzierzynie Koźlów, gdzie ma się zacząć zlot. Czekamy jeszcze na osoby, które dojdą i tak mniej więcej za 15 minut zacznie się zlot. Zobaczcie jak zaczyna się początek. Joc! Teraz natychmiast w tym momencie jest organizatorem dzisiejszego zlotu. Anita, z Kędzierzyna. Chyba z Kędzierzyna. Tak. Opowiedz, co dzisiaj się będzie działo tutaj? Jesteśmy ogólnie na czwartym ogólnopolskim zlocie Jumpstyle w Kędzierzynie Koźlów. No i mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Dobra, jak coś pokażemy Wam co będzie dalej. Yo! Razem z organizatorką jest mi przyjemność otworzyć czwarty ogólnopolski zlot Jumpstyle w Kędzierzynie Koźlów. Dobra, po pierwsze dzięki wszystkim za wzięcie udziału, widzę. No nie mamy ja, były cztery pary, a mamy tylko nagrody za trzy miejsca. Pomiędzy czwartym a trzecim miejscem był tylko jeden punkt różnic. Phoenix i Kolos. Brawa! Dzięki. Together, like we were something more. And it felt like maybe we could. Czy
trzecie miejsce z 12,5 punktami mają. Jak myślicie? Moja matka! Pieka i Martin! Pieka i Martin! Dobra! Halo? Tutaj mieliśmy różnicę tylko pół punkta. Zwycięzcami są wszyscy, którzy brali udział w tej lidze. Oprócz Riksa. Ta para wygrała. Nie będzie silver, to jest wygrała. Dużo jak nic. No kurwa! Dziadu i Sasko, ale drugie miejsce. No! Ustawione! Ustawione! No i tak! Różnica pół punkta była w pierwszym etapie, mieliście to 14,5 punkta, teraz mieliście 16 punktów. Mieliście naprawdę tą znaczną poprawę, mieliście tą więcej energii. Przepraszam, uwaga przede wszystkim nad całą tutaj ekipą, więc serdecznie wam gratulujemy za wygranie tej oto tutaj ligi. I jeszcze raz dzięki, pierwsze miejsce dla was, zasłużone, brawa! Okej, okay, dobra, siemaneczko. My akurat będziemy kończyć zlot. Było naprawdę świetnie. Wytańczyłem się, wybawiłem się. Ze mną jest Ola z Poznania, przyjechała. Sympatyczna dziewczyna, jaka ładna, młoda. I tak samo z organizatorem. Kończymy na dzisiejszy zlot. Z tymi też dzieciakami. Mam nadzieję, że materiał się wam będzie podobał. Zapewne będziemy jeszcze uciekać na after. Nie wiadomo, zależy czy ta oto pani nas przekona, czy będziemy za darmo pić. Więc mam nadzieję, że... Będzie ognisko, będą kiełbachy, będzie zajebiście. Jeżeli będzie wam się podobać, naprawdę wiecie co robić, łapkujcie, subskrybujcie, ja się z wami będę powoli serdecznie żegnał, myślę, że będzie materiał też z afteru. Jeżeli tak, dobra, siemaneczko, yo! Jestem driver! Nie kocham cię, ale uwielbiam cię. Lubię cię! Ja cię też? Ok. Thank you very much. Tym akcentem będę kończył dzisiejszy wieczór i żegnam się z wami do rana. Yo! Yo! Działa, Rzebaczki. Jak już widzicie, jestem u siebie w domu. Co mogę dodać? Tak wygląda właśnie dzień Verona, dzień White'a. Zależy kto ogląda, kto będzie odbiorcą tego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobał taki pomysł, jaki starałem się wam przekazać w tym całym tutaj króciutkim filmie. Następnym filmem mam nadzieję, że będzie krótki taki pokaz, nie wiem jak to można nazwać, meetup we Wrocławiu, tych całych youtuberów, którzy zjeżdżają się i tak dalej. Zobaczymy co, jak wyjdzie, jak będzie, jeżeli wam się naprawdę podobało. Wiecie co robić, łapkujcie, subskrybujcie. Ja się z wami naprawdę serdecznie żegnam i zapewne do usłyszenia. Czy to na Minecraftie, czy to na tańcu Jumpstyle. To by było tyle ode mnie. Jeszcze raz. Yo! Siemaneczko! No wiesz,
Ja tam nie zmuszę, ale jeśli film ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, a jeśli ci się nie spodobał, to też zostaw łapkę w górę. No to tak, na razie.